Siemanko, witamy wszystkich w naszej kuchni i specjalnie dla Was. Najkochańsi widzowie na świecie, przeprowadzimy, chyba mogę powiedzieć, największy test wafli smakowych. No kurwa. Na świecie, największy na świecie. Ile mamy, Robert? 29 wafli smakowych. Chyba niczego nie było tyle. No. A musimy powiedzieć... To jaki jest wybór w ogóle? Co zmotywowało nas do tego, żeby było aż tyle wafli, bo czytaliśmy komentarze pod naszym ostatnim testem, chłopaki też. No i kurwa, zadziałało to motywująco, zgadzamy się z tym. Jest 29 paczek i zobaczymy, co dalej. O audio już, to tylko prośby do stwórcy. Natomiast więc oby audio też było lepsze w tym odcinku. Ten sam człowiek, co decydował w UNO, nie? Decyduje o tym, jaki będzie dźwięk. Dokładnie tak, więc audio. I dlaczego wafle, powiedzmy? Dla nas wafle, bo niektórzy widzowie mogą nie wiedzieć, są ultra ważne. To życie. To jest serio życie, bo każda redukcja to wafle. I te wafle już są teraz tak smaczne, tak fajne je robią, że te wafle wydostały się tylko z tego świata redukcyjnego i już towarzyszą nawet na masie. Z czekoladą. No właśnie, to sobie porozmawiamy za chwilę właśnie. Ja mogę powiedzieć, że ja na przykład, u mnie było normą jakieś chipsy na masie, tak? Codzienność, nie? Czasami z pieca, czasami nie, a teraz serio wybieram wafle. Nawet jak jestem, wiesz, jak mam większe możliwości kaloryczne, nie? No. To już zrobili je tak dobre, że serio często wolę wafle niż chipsy. I dlaczego? Bo pasują się w tą naszą dietę, czyli dużo węgli, dużo białka, mniej tłuszczy. No i zdrowsze, już tak abstrahując od sylwetki, nie? Dużo teraz będzie testowania, bo... Każdy ma po jednym przygotowanym. Nie wiesz, czy to jest karmel, nie spróbowałeś. Ja już widzę, że to jest karmel, bo często jem. To jest karmel... Ale to może być słony. Ładny zapach. Może nie być zwykły. To jest zwykły karmel od Fitosów i Fitosy generalnie mają fajne makro, mają mało tłuszczu. Mniej tłuszczu niż dużo firm innych. Tam nie wiem, ile mamy na 100 gramów. Kojarzę bardzo dobra. Bardzo delikatny smak, więc ja daję 8. Z tego względu, że bardzo dobre mają makro na redukcji, na takiej skrajnej redukcji, nie ma lepszych niż Fitosy. Jadłem na relu. Natomiast smak, kurczę, no trzeba coś poświęcić dla takiego makro. I smak jest bardzo fajny, bardzo delikatny, ale ja lubię intensywniejsze troszeczkę smaki. W sensie oceniłbym wyżej intensywniejszy trochę smak. No mi się wydaje, że też 8 bym dał. Bo jest prawie idealny wafel. Ja 7 dam, ale to samo co wy, tylko że 7. Większa przestrzeń dla smaczniejszych. Ja tak samo 7 dam. Bardzo smaczne, ale właśnie 7 za to, że jest mało intensywny smak. Przypominam, że to jest właśnie kup na punkty. Więc każdy z Was dostaje punkt za odgadnięcie smaku prawidłowego. A, czyli jest rywalizacja. Jest rywalizacja, ocena plus podanie smaku. Okej, tam też był komentarz, że nie było rywalizacji ostatnio. Ja już wiem, bo wszyscy powiedzieli. To zacznijmy od drugiego. No, zacznijmy od drugiego, ale to nie, dostaniemy punkt każdy teraz, nie? Dobra, Fitos karmel. To nie dostajemy. Tofi karmel, ale wiedzieliśmy o co chodzi, nie? Każdy wiedział... A rzeczywiście to jest inny ten. Dobra, ale jeszcze nie powiedziałem ogólnie, jakie to smaki. Nie mówiłem, że karmel. Ale w ogóle taka mocna propozycja na numer 1. Jak Barowe jest tego kanału, to może jednak dostałeś ten punkt. To już teraz wszystkie będą miały 3. Po jakimś tam czasie sobie... Rywalizacja, ale zabawa, na luzie. Możecie mówić. Ale 3-4. Ja wiem, co to jest za marka. Myślałem, że słabszy będzie. Kurczę, to jest to... To ja wiem, co to jest. Mogę powiedzieć? Już? Mówi na 3-4, wiecie? Nie mówimy na 3-4. Dobra, to są na miliard procent good foody. I są good foody prowansalskie i to nie są prowansalskie. I to są takie, co mają... Tylko ja tak zapamiętuję to zawsze, że jest jakiś pieprz coś tam i jest takie brązowe. Na grafice jest... Ten smak jest w takim brązowym... na brązowym, kurwa, kolorze jest ten smak mówimy napisany. Na 3-4? Pieprz coś tam. Dawaj. 3, 4. Czarnuszka! Przysięgam! Myślałem, że nie wiesz i poczekałam. To ja na czarnuszkę. Wiesz, czemu ja nie wiedziałem czarnuszki? Też. Bo ja nie stosuję takich tam rzeczy na czarnuszkę. Ja jeszcze? Po prostu nie zapamiętuję. Ja nie. Czy ja i czarnuszka? Czy tylko czarnuszka? No, może. Nie, jest tylko. Czarnuszka. Tylko, a nie, to ja mam pytanie do ciebie. Chyba zgodzisz się, że wiesz, że wiedziałem.
które to dokładnie wafle, tylko tak jakby nie mam, wiesz, w zasobie słownictwa czarnuszka. Ja ci tak nie wyczaruję tego słowa, bo nigdy z tego nie korzystam. No. Opisałem dokładnie paczkę i smak, pytanie, czy chcesz mnie nagrodzić punktem, czy nie. Kontrowersyjna rozmowa w ogóle. Jakby ktoś tak, jakby to na dickshot poszło, bez wcześniejszej rozmowy, to... A ty nie miałeś jakiejś siostry? Ja bym cię przyznał. Bo... No, no. Też mi się wydaje, ja też bym sobie przyznał. Z honorem normalnie punkt. Gites. Jak czekaj. Na przykład wiedziałeś, że Porto Port, tylko że nazywałeś go selerem. No. Czyli ty, biały człowiek, w swoim słowniku nie masz czarnuszka. Dobrze rozumiem. Nie mam tego słowa. No i tyle. No, tak samo jak mogę nie mieć por. Bo nie korzystam z tego, nie? To chciałem tylko ustalić. Ja nie wiedziałem, że będzie dobry wafel po karmelu, nie? Myślałem, że po tym karmelu też będą same słabe się wydawać. No ale dam. Jak na właśnie słony, to 7 dam. Bo jest bardzo tak fajnie, że to jest cienkie. Że się fajnie je. To zawsze była fajna teksturka tego. Parę lat temu dałbym wyżej ocenę. O, 2014-15 nie było tak, że mieliśmy te serowe, te barbecue i tak dalej, więc to były jedyne opcje smakowe i jak już my katowaliśmy te naturalne, które są naprawdę mdłe, no to to była rewelacja. Natomiast w dzisiejszych czasach ja dam 6, kurwa, żeby dać sobie przestrzeń na lepsze oceny. No. Ale to są dobre wafle, nie? Tylko, że po prostu konkurencja. Ja pamiętam, jacy byliśmy wkurwieni, że ogłósł sobie je cheddary, nie? Wafle, cheddar. I teraz, kurwa, leżą tu. Mhm. Więc doceniam to, więc czarnuszka spada, no i to jest 5. A to jest tak, że to jest kukurydzy sporo, nie? Też. To on jest tylko kukurydziany. No. Aha, tylko. No. To kiedyś była 8. To kilka lat temu była 8. Te płaskie to zawsze kukurydza, a te bardziej pulchne to są kukurydza ryż albo sam ryż. Ja daję 5, a ogólnie te wafle jadłem z naszym masłem orzechowym, które kiedyś mieliśmy. Pamiętam. I przez przypadek, które wrócą niedługo na sklep na chwilkę, jak się smarowało troszkę solki, to wtedy było takie 10, mogę powiedzieć, z tym wafelkiem. A aktualnie 5 daję za te. Wyglądają na takie same praktycznie, no z tej samej rodziny są. Oj, to jest ryżowo-kukurydziany, nie? Widać, że jest 50-50. Kurczę, słabo czuję tą przyprawę, nie będę ukrywał. To jest chyba ten, co był, tylko bez dodatków tych słonych. Bez czarności. Pieprz. Nie, ale nie czuję pieprzu. Ja zaryzykuję, że to jest z tej samej serii, co poprzednik, tylko to nie jest, nie są jeszcze zioła prowansalskie, ale to będzie, chyba był taki smak sól morska. Niebieskie na etykiecie i białe na... No właśnie, on nie był taki słony. To jest sól. Tak? Tak, to nie jest dużo soja, bo sól morska i tak zaryzykuję. Zakrzew się śmieje, ciekawe czy spierdoliłem, bo to raczej taki śmiech, ale no zobaczymy. Możecie się zasugerować zakrzewem. Czy ja coś tam. To albo to czy ja, kurwa, no właśnie. I chyba to jest to, ale zostaje już przy soli morskiej. Nie, bo ja powiem oregano. Tak po prostu, że było kurwa kolorowo w odmianie. Oregano nie ma tu. Dobra, Robur? Nie widzę tutaj. Ja nie widzę tu nic. To pewnie jest ta sól morska. To ja postawię na sól szkocką. Czy ja wygrało, co? Też nie, kurwa. To co to jest? Zioła prowansalskie. To jest to? Zioła prowansalskie, czyli między innymi oregano. Mało czyli ceker był najbliżej. Ceker był najbliżej, no. Wow, ej, to myślałem, że tam są prowansalskie. O, tam. Wydawało mi się, że czuję jakieś ziółka, tylko kurwa. Ale to masz dobry smak. Ale kurczę, słabo, co? Po wczorajszym dniu lepiej smakuje ci życie. Jak nie masz paczki i nie widzisz, że są te zioła, to nie rzuca się to w ogóle. No weź nie czuć tych ziół. I ja pamiętam, jak w 16 na Redu kupowałem te wafle i do miski mleko i kruszyłem je w miejsce i sobie jadłem. Już taka jedna z ostatecznych faz na redukcji. Już taka... Zawody były w maju, no to już był taki kwiecień. Ej, to takie kangusy ci się zrobiły. Kangus takie. Ja daję 5, kurwa. To ja daję 3. Są dla mnie takie właśnie te jałowe. Te z tych zdrowych. 2. Nigdy bym tego nie kupił. 4, a z naszym masłem 9. Dobra. O, owca uważaj teraz, bo zaczyna się robić kolorowo. Ja już mogę powiedzieć. Właśnie to nie będzie rewelacja, jak na te kolorowe. Są to wafle Good Food Pizza. Szczerzujmy, poćwierćmy, tak? Po pierwszej nucie, nie? Ale nie, no pizza. Tak. Nie ma innej opcji. No, tak, pizza. I teraz tak, ten kolor... Ja lubię. Ja mam coś takiego, że to są moje chyba najbardziej nielubiane smakowe, nie? I one trochę przypominają, wiesz co? Nie wiem, czy jadłeś Cheetos Primavera. Był taki smak. A wiecie, że ogólnie to jest pizza...
nazwa ogólnie przyprawy użyte w tym, to takie w ogóle niezwiązane chyba z pizzą nawet są. Marketing. Nie wiem, czy tam takie macie te dokładne dane, ale... Marketing. No ma smaku jak pizzowe Cheetosy, mam takie skojarzenie. I to jest taki mój wybór czasami, żeby się odmulić. Ale nie jest top wybór, nie? Ja to wybierałem tylko... Często tak było, że przychodzę i tylko te zostały. Serowe wyprzedane, paprykowe wyprzedane i bardzo często, wiesz, kontenery pizzowych. A wydawałoby się, że pizza... Wydali se siano, nie? I zrobili barbecue, kurwa. Mogliby nowe spróbować. Ty, co mówisz, pan? Chyba ta pizza jest taka niby fajna, ale raczej 20 lat temu by była taka super fajna. No. A teraz to właśnie inne smaki. Jakiś barbecue taki dymny, nie? Jakby zrobili z tej serii, bo wiem, że mają z innej serii, ale z tej serii... Nie wiem czemu, kurwa. Ja bym chciał zieloną cebulkę na przykład, żeby zrobili. Bo nie ma. No nie. No. Żeby poszli w te smaki też chipsowe. Bo jest serce bóla, tak? Serce bóle jest. No. Dobra, czyli wszyscy zgadli, nie? Good food pizza. No. Ocena ja daję 6. Ja daję też 6. 6. Fair. Ja daję 7. A z naszym masłem? 1. Mocno są, zobaczcie, od tyłu są zrobione. O! Aż taki śnieg. To jadłem dzisiaj w nocy. To jadłem wczoraj. Ło! Przed snem. Intensywny. One się chyba nazywają niebieskie opakowanie oczywiście. Tak, jest niebieskie opakowanie. Śmietanka cebula mi się wydaje, że to jest. Poprosiłbym dokładny opis. Śmietanka cebula. Czy okazuje się, że to jest zielona cebulka? Nie. Ja wiem, to jest takie cebula, śmietanka z ziołami. Robór jeszcze masz? Jeszcze. Cebulka, dymka. Śmietana, dymka. Cebulka, dymka. Cebula i kwaśna śmietana. Aj. O, no. Kurczę, ale wszyscy wiedzieli chyba, o które opakowanie chodzi, nie? I to jest ja chyba istotne. Najbliżej. I co z tym zrobimy? No właśnie, nie zgadzisz się smaku. Do was, no bo to kluczowe chyba, kwaśna, śmietana, nie śmietana. Nie zgadzisz się smaku, nie? To kurwa czarne i białe. Każdy będą trudniejsze smaki. No śmietana to śmietana. Nie, zróbmy tak, że tu nie ma punktu, bo nikt nie zgadł dokładnie. To jest spoko. Dobra, ale każdy wiedział, o które chodzi. No, wiemy, ale... Każda śmietana powinna się zakwasić w sumie po jakimś czasie. No. Ej, to jest fajna ósemka. Ja daję 8. Wyżej od poprzednich dla mnie też. No, 6 dałem? Poprzednie czy 7? 6. W tych dałem? Poprzednich 6. A to 7 daje. Kurwa. To już jest ta nowa era tych smakowych. No, ja daję 9. Ja 8 daję. Polepszone. No. Fajny smaczek. Każdy mógłbym wylizać i później spróbować. Dobra. No jedziemy dalej. I tutaj mamy już propozycje słodkich z polewą. Plusem będzie smak, bo smaku pewnie będą bardzo fajne. Minusem będzie kurwa troszeczkę większa zawartość tłuszczu niż w innych waflach. Czy deserowa czekolada? No. Nie jadłeś oblanych wafli? Znaczy chodzi mi o typ, że niektóre będą zyskiwały przez większą zawartość tłuszczu na smaku. Coś innego jadłem oblanego. Kurwa! Ale jaki miał kształt? Opisz to, no. Opisz, jak nie masz słowa. Fajne. Fajne było? O, to też fajne. Weszło całe? No. Myślałem, że ta czekolada ciemna tak... ale słodka jest. A tu pasuje, no. Wydaje mi się, że jesteśmy świeżo posłonych i coś nas oszukuje. Tak jak w batonach zawsze hejtowałem tą ciemną, to tutaj się sprawdza. Pasuje do tego wafla. No dobra, bardzo jest taka elegancka. Spoko. No. Twarda. O, nie wysypuje się. Wiecie, dlaczego ona tu wygrywa w batonie, nie? Bo w batonie psuje smak, a tu wyciąga smak tego wafla. Tej tekturki. Bo to jest naturalny wafel oblany czekoladą po prostu. No. Nie zaniża słodkości, tylko podnosi, nie? No. Wyciąga styropian po prostu. No. I teraz jak to ocenić, bo te wafle mają troszeczkę więcej tłuszczu i ja ten typ wafli no bardzo rzadko po nie sięgam, bo raczej te wafle, co mają mniej tłuszczu, sięgam. Ja wręcz w ogóle nie biorę takich. No, ja też nie kurczę. I tutaj... Ale są dobre, nie? Dobre są, więc kurde, no. One są fajne, miał... bo są po 4 pakowane też. Niby wszystko da się wliczyć, a jakoś nie sięgam po nie, tylko wolę sobie na przykład dużą paczkę chipsów zjeść. Więc chyba będziemy oceniać nie, że tylko smak, ale też nasz wybór ze względu na makro. No. No to ja bym dał 7, bo serio smak jest bardzo fajny, kurczę, tylko że... A smak jeszcze ocenimy, kurde. Nie? Czekolada deserowa. To jest wiano, ale to nie jest deserowa. Czekolada to. Czekolada, tak? Jak to ocenić, kurwa, no nie biorę, nigdy tego nie biorę, ale jest bardzo dobra. I co, jak 7 daję, to jest w porządku? To jest w porządku, też myślałem nad 7. Ja daję 8, bo zjadłem całego, a nie miałem takiego planu, ale zjadłem, chciałem dokończyć. Takie Prince Polo trochę.
Serek Prisbo smakuje. Dobra, to jedziemy w kolejnym, nie? A 7 daliście? No ja dam 8, ja muszę 8 dać, niestety za czekoladę. Kurwa, ale te kolejne będą jeszcze lepsze, nie? Chyba tak. Jest taki 7, problem. No. O, tu jest tak, czekolada mleczna chyba. Pewnie. To powinna być smaczniejsza. Fajny, fajny. Kurde no. Że zacznę takie też wliczać. Fajne są. Dla mnie jeszcze lepsze są od poprzednich. To już jest jak batonik, nie? Tak, teraz typ country. O. Country coś o. tam. Ale patrzcie, Kinder country. Bo ze słonymi waflami robimy tak, że traktujemy jak na redukcję jako taki zamiennik chipsów. To sięgamy po wafle, bo dłużej się je chrupie, można je dłużej kosztować, mają lepsze makro. Więc to może być taki zamiennik dla kogoś batonika, nie? Kurwa, fajnie. No to jest bardziej zamiennik słodyczy fajny. Kurde, bardzo dobre. Niż dietetyczny, nie? Mam ochotę. Jest to mleczna czekolada, marka to będzie... Właśnie nie powiedzieliśmy w poprzednim marki, ale to jest Sonko faktycznie. I wiesz, jakbyś tego nie powiedział, ja to nie przypomniał. Cały czas. Pol się kupuje. Więc nie chcę punkta, bo nie wiem, czy bym, chociaż kurwa, nie wiem, czy bym sobie przypomniał. Przypomniałbym sobie tą markę, no przypomniałbym sobie może. Wiesz, no Sonko jest dużo. Ale włodarze tylko smak są, nie markę. Mleczna czekolada? Mleczna, no. Ty, daję 8. No. Wafle, których nie jem na co dzień, ale są bardzo smaczne. Jak ktoś lubi słodkie, lubi batony, kurwa, musi spróbować tych wafle. Ja kolejnego całego jeszcze nie zrobił. No. To ja to 9 tam. No. Super. Też 9 bym ojebał całą paczkę. No ja też. No nie mogę dać niżej. Kolejne Sonko to będą wafle jogurtowe na 1000%. Bardzo ciężko je znaleźć. Często miałem na nie ochotę, właśnie z tych oblanych te mi się zdarzało chcieć. I nie mogę ich znaleźć, były tylko te czekoladowe. Mało intensywny smak. Po czekoladowych mało. Cytrynowe mi się wydaje. Po czekoladowych mało intensywny smak jest. To ja 8 dam tu też. A myślałem, że je lepiej zapamiętałem. Ale fajne są. Jakbyśmy nie zjedli czekoladowych przed, one są fajne. Ale patrz, tego nie zjem całego, nie? No każdy do tej pory ojebałem. Ale ja daję 8. Ja daję... Jest dzień, gdzie bym zjadł te i jest dzień, gdzie bym zjadł te czekoladowe bardziej. Ja tak... Między deserowym a mlecznym chyba nie dam, bo jednak są słodkie, deserowe nie są takie słodkie. Mi deserowe bardziej siadły. No, to i jest... tak dam 8. Ja 6 daję, ja 6. Nie siadły. Ja 6, no. Ja lubię takie stonowane też. Tak? Wszyscy stawiamy na smak jogurtowy. Jogurtowy nam 1000%. No i dobrze, dobrze, daliście po ten 6, nam zrobi się miejsce. Jedziemy teraz ze słonym i są to wafle marki fitoserowe. O. Czyli jaka to firma? Kupiec. Tak jest. I to nie jest serowe, tylko to jest cheddar. Poprawiłeś? Ładnie zamiotłeś. No wiesz, jak oni patrzą na kwaśną śmietankę i śmietankę. Dobra, dobra. A ja mówię, że dobra. To też jest czarne i białe. Serii cheddar, nie? Patrz, cały czas gryzę, nie? A już dobrze wiem, a i tak... Znam je, kurwa. Aż czasami mam tak, że już mi się trochę nie chce pod koniec. Tak panie, mówię, bo one się kolejny tak dzień mam ochotę i ja mi tak... Tak dużo ich jem, że już tak... Na redukcji coś takiego. Ile tam jest tłuszczu na 100? Bardzo mało na tle konkurencji i jeszcze jest fajny, wyrazisty smak na redukcji. Niecałe 2 chyba. Niecałe 2 gramy tłuszczu na 100, to na redu jak to musi smakować skrajnym ten wafel? No, to musi być pojebane. No ja jadłem je w tym momencie. A, no. No i to jest, jak dla mnie to jest rewolucja przemysłu spożywczego, kurwa, że zrobili wafle, które nie mają tłuszczu i mają taki smak. To jest nie fair. Jak to mówią, szapo ba. Szapo kurwa ba. Nie no, tutaj pierwsza 9 leci ode mnie. To jest rewolucja. 9. 9. No to ja 8. No dla mnie jednak nad mlecznymi nie mogą być. Może znajdę jakąś 10. No i dobra, to lecimy. Uwaga, bo mam jedną uwagę. No. Bo tak jak tutaj już chcecie lecieć z kolejnym, ale na przykład Pączek, Robert nie dali smaku, więc ja będę dawał chyba punkty dla tych, którzy po prostu pierwszy. Do pamiętają. Do pierwszego, który pierwszy powiesz. To fajny pomysł. Pierwszy, kto powie dobrze smak, ma punkt. Jakie to są? Czekolada róża chyba. Daje też Sonko. Nie wiem. Bardzo proszę dokładne nazwy. Sonko, czekolada róża. Nie. Mi się wydaje, że właśnie to nie jest Sonko, ale ja nie jem ich. Zapadasz, Robciu? Śmiesznie, że stąd poszły. To jest wiśnią. Czekolada wiśnia. Żurawina. Czekolada żurawina. Kandyzowana żurawina chyba. Kandyzowana malina. Liofilizowane włoskawki? Żurawina? Liofilizowana malina. Malinka, bo jest taki kwasek. Kurwa! Brawo. To ja stawiam na malinę liofilizowaną, no. Było, że kto pierwszy, jak coś. Ale tylko mi ta wiśnia pasowała w chuj. To malina? O, malinka, kapiszna. Daje, kurczę... daje 5.
Na pewno bym sięgnął szybciej po mleczną czekoladę, po czekoladę i po jogurt niż po tą. Przekombinowana troszeczkę. Jaka? Dla mnie, kurwa. Sakry, dajesz ocenę, czy ja teraz? Ale to mogę zagrać. Tak, no nie jest to mój typ. 4. No my też nie, takie właśnie mocno deserowe. To... Bez owoców lepsze. To nie wiem, no 6 dam, bo się postarali. 4. Z tymi owocami. Zachęci. No, a malince samej dałbym. Samej malince dałbym 10. Dobra, jedziemy dalej. No te obiecująco wyglądają. Jak takie donaty. Ja połamię może sobie. Dobra. Fajnie wyglądają. A co to jest za smak? Nie kojarzę już ich tak, żeby być pewnym. No co, mleczna czekolada nougat. Mleczna czekolada orzech. Mleczna czekolada tofi. Wygląda jak nougat. A chcecie też tofi, zaś tylko karmelu? No. Nie. O, to ale jest to jak jest to samo. No to kawałki solonego karmelu. Ty. I to jest fajne połączenie. No i właśnie... Chyba no. Po tamtych mlecznych czekałem na coś takiego jeszcze lepszego, ale nie znam tego. O, fajne. Fajne połączenie, właśnie to słone, nie? Słone wyciąga. No. Dam 8. No ja dam 10. Wedle skali tych. Wiadomo, że jest tłustym waflem w porównaniu do kolegów swoich, no ale 10 dam, bo jest najlepszy. 8. Karmelek robi robotę. 8. No, to jedziemy kolejną. Solidne. Czekoladą. Chyba. Sonko. Aczkolwiek nie wiem. Fajna konsystencja. Więc to jest good food. Dużo czekoladka. Dużo czekoladki. Mi się wydaje, że to jest kupiec, wiecie? Kupiec też ma takie oblane. Kupiec mleczna szkoda. Ej, dla mnie lepsza niż tamta. Poprzednia troszeczkę, nie? Serio, jest bardzo dobra czekolada. Zajebista. Dobra, saker zgadł, to jest z kupca. Poprzedni był z Sonko. I to też jest mleczna czekolada. Kurwa, mega dobre. I tu jest chyba taki bardziej kukurydziany, co nie? Chyba ta. Kurczę, wiesz dlaczego bym nie dał wyżej go? Bo ja dam całego. Bo, no wiem, ale to jest miękki wafel, a tam były chrupkie. Kurwa, i co tu dać, nie? Niestety nie obchodzi mnie to. Tak dobre czekolady. A, smak jest na 10, ale ja daję kurwa 8, no bo nie kupuję ich na co dzień. Muszę sobie zostawić ocenę dla tych, które nadchodzą, nie? No. No to ja 8 bym dał też. A zajebiste. Zajebiste smak, zajebiste. Ja 9,5, najlepsze ze słodkich. To ja 8, jakby jeszcze tam fajne makro było, by była dyszka. Na bank by taki smak został. Nasączony by musiał być sosem zero. To wygląda jak ja naturliś. Ty. Robert, to byś chciał, żeby kwaśna śmietana była śmietaną. Takim jak, nie wiem, czy kiedyś wierciliście w drzewie, to zapach tego dymu. Zapach dymu. Tak, jak kurwa, ja nie mogę po prostu przestać wiercić codziennie. Wiercicie i pachnie takim dymkiem. Drewna, przyfajczonym. Wczoraj tak siedzę, kurde. Mam sobie film włączyć, mówię, nie kurwa, idę wiercić w drzewie. I to jest jeden z tych wafli, gdzie jakby on był w teście wafli naturalnych, to byś nie miał żadnych podejrzeń, byś myślał, że to jest wafel naturalny. Sumoczka. Nie. Ale to je ma jakiś smak. Sole. Tylko coś typu jakiś sezam, srezam. Trzy ziarna. Nie? Nie, trzy ziarna. Coś nie. Tego typu. I to jest tego typu good food na pewno. To jest... Ale... Trzy sole. Nie jest butfu. Okej, to jest kurwa. Kupiec. Kurwa. Nie, to jest, jest Sonko? Sonko, no. Nie wiem, poddaję się w takim razie. Solone. To nasiona słonecznika. No właśnie, to byśmy nie odgadli. To gdzie? Jest takie... Szukałem czegoś tutaj, a mnie oszukali was. Nie. Spoko, wiadomo, nie, no jest coś, dałoby się zjeść, jest, ale... Jest, no. Na tle konkurencji ja daję no trójkę, kurde, no. To takie bardzo już zbliżone do samych naturalnych wafli, nie? Które nam się już przyjadły przez 5 lat redukcji, bo nie było jeszcze smakowych na rynku. 4. 2. 4. Jedziemy dalej. Jest to Good Food słony karmel. Paczka pomarańczowo. Kurwa. Jasno-niebieska. U ciebie podejrzałem pierwszy raz ten smak i jak je kupiłem, to kurwa stałem się nowym człowiekiem. Nowonarodzony byłem. I teraz tak, właśnie, jeżeli będziecie kupować Good Fooda, no ja. Plusem jest głębia smaku w porównaniu do kupca. Tak, mają coś... najlepsze smaki. Tak, jest to lepszy smak, ale kosztem większej ilości tłuszczu, więc gorszego trochę makro, nie? I teraz pytanie, co sobie bardziej cenicie, ale nadal to jest tak nisko tłuszcz. Dużo mniej niż lejsy z pieca, nie? Dokładnie, że da się to wliczyć, nie? A smakowo nie odstają. Więc codzienne życie ten, skrajniejsza redukcja masa filmowa. Good Food, redukcja, znaczy oba na redukcję, no. No ty dobrze mówisz. Skrajniejsza redukcja, kupiec. No. No kurwa, dam dychę. Fajne.
Daję 9. To jest moja pierwsza dycha. 9. No to ja 8. Też dobra. Tak jak i te pierwsze były dobre. No. Serio, jak dla mnie rozjebali system. Jakbym kurwa przyszedł jako handlowiec do ciebie, jakbym pogadał z tobą, powiercił trochę, wiesz, w sensie nie żebym ciebie wiercił, tylko bym wiercił temat, to kurwa mógłbym w ten wafel wpasować w kategorię tych z polewą. Jakbym cię 20 minut przekonywał, że kurwa on może być tu, ale ma to makro zajebiste, ale że może być z nimi na półce. Ogólnie ty masz taką gadkę, że przekonałbyś mnie, że to jest lepsze niż ten wafel. Oto w czym ten wafel leży. Czaisz? Że ten kartonik jest smaczniejszy niż to. Myślę, że mnie przeceniasz, ale tak generalnie myślę, że na kategorię bym cię namówił i was też, że to mogłoby być na jednej kategorii. Jest też taka akcja, że karmel można zrobić niskotłuszczowy, a czekolady nie można. No, znaczy można, ale nie w tym kraju. No tak. Jak się okazało. Jedziemy dalej z jałówką pierdoloną w dupę i będzie to jakieś chia zjebane czy coś w tym stylu. To jest czymś. Jest to nieistotne, smak nieistotny, marka nieistotna. A wiem z czym to jest, kurwa. Czarny ryż. To jest kminek. Kurwa. Nie masz takiego słowa. Nie, serio nie wiedziałem, że takie są nawet. 5 lat temu jest okej, ale w tym teście na dzisiejsze czasy daje 3. Dwa. Chociaż nawet ten, to jest kminek? A fajny smak ma trochę kminek, psuje. Też taki jest spoko, co nie? Ty czujecie, że kminek jest w stanie popsuć smak naturalnego wafla, który już jest na pograniczu istnienia, kurwa, ten smak. Słuchaj, jeżeli on w ogóle jest, on popsuł ten smak, kurwa. Jeszcze, kurwa, go zaciągnął na drugie dno. Nie no, 3 jak chuj. Suchary tak smakują. Najlepsza ocena. Suchary tak smakują. To jedziemy dalej, bo tam leży... Ja daję 4. I jedźmy dalej, bo tam jest dyniowy smak na 100% i nie, jest to... Nie, pestki dyni. No kurwa, może tak być, ale... Pestki dyni z solą morską. Z jakimiś nasionami, tak? Coś z morskimi zwierzętami. Z kukurydzą. Z morską solą. Pestki dyni i koniki morskie. Spróbuj, nie wiedział. Pestki dyni z glonami. Może jest ze słonecznikiem. Glony jeszcze. Są zielone. No ja bym zaliczył ta pączka, bo to są algi morskie. Bo nie. O! Pestki dyni no. I algi morskie w jednym? Tak. Kiedyś by to było u mnie 7-8, teraz jest 5. Daję 5 ocenę. Bardzo często sięgaliśmy chyba wszyscy tutaj po te wafle. No. Jak nie było jeszcze właśnie tych smakowych, to było no. Takie, o kurwa, wreszcie wafel z czymś, który coś jest, jakoś smakuje i jakoś wygląda, nie? Ja, ale ten zielony kolor i nigdy mi nie przyszło do głowy, a one to były zawsze takie. No. To nigdy nie była sama pestka dyni, nie? Ja nie pamiętam, ja nie jadłem. Pamiętam, że jak sosy zero weszły u nas, to chyba wtedy były same standardowe. No fajne, szósteczka z sentymentu. Ja pamiętam, że dużo, jak te naturalne były, to się po prostu polewało sosem zero. Tak. I tyle. Ja pamiętam, że jadłem tak. Wiesz, miałem, też ten smak był nieistotny. Miałem zestaw na studia, serek wiejski i te wafle. I miałem taką wkrętę, że jestem mega zdrowym typem, że to jest takie zdrowe w chuj. Że te właśnie pestka dyni, kurwa, wiesz. No. Ale sam wafel, nie? Że przestałeś jeść, nie wiem, na co dzień w szkole się jadło coś tam, jakiegoś KitKata białego. Snickers i Nestle 1,5 litra. No, no to nagle zacząłeś wafle jeść. Jakiś pieprz. O, z tym poleśmy szybko. Ja dałem ocenę, nie? 5 tam. Takie na pewno pieprz, ale nie z całej nazwy. Dziki ryż i... Dwa smaki w jednym, w sensie dwa tłony. Dziki ryż i algi morskie. Pieprz i coś jeszcze. Ale dziki ryż? Kukurydza pewnie, nie? Żółta. Pieprz i sól. Daję 4. Nie macie w zasobie słów Ocena 4, a smak jest nie potrzebuje wiedzieć. Prawie dobrze. A drugi? Wiesiołek i siemię lniane. O no, kurwa. No. Wiesiołek. Wiesiołek, kurwa. Weź tego wiesiołka tam. Wiesiołka mam, ale tu, że w waflach wciskają na siłę, to nie wiedziałem. 3. No, słabszy od poprzednich. Dobra, patrzcie. Bo idzie dycha, jest to... 1. Mega słabe. Skarpeta idzie. Idzie skarpeta, hejterzy się uruchomili. Wow. Zawsze się uruchamiają, hejterzy jak jem te wafle. Bo pachnie stopą żula ten wafel. Ja nie hejtuję, bo ja też lubię. Ale ja kurwa, ale są zajebiste. Ja lubię wąkać tą stopą. Jeżeli to jest stopa żula, to kurwa lubię. Może możesz powiedzieć, że lubię wąkać stopę żuli. Stopę?
dupę żola. A jak już gryziesz, to już całkowicie co innego. O, nie, ale jak, to, nie to, jak stopa. To jest absolutne 10 na 10. I smak je, to jest good food i to jest smak serowy. To jest kurwa absolutny król. Ty jak to jest, że stopy jebią serem, co? Akurat stopy jebią serem. Kurwa, spod pachy ci jebie jakoś tam, kurwa, rodzaj tu jebie tak, nie? Akurat stopa jebie serem, kurwa. Jak to jest? Bo może gnije tak jak ser. Gnije, znasz się. Nie. Stopa. Macie problemy? Jakiś grzyb jest odpowiedzialny chyba za ten skrót. Tak strzelam. No zobacz, bo jak w serze pleśnie. Byłoby to sensowne. Macie problemy, chcecie trochę schudnąć, ale kurwa jesteście od chipsów uzależnieni. Zacznijcie od tych. Od tych wafli i zapomnijcie już o chipsach. Przestawcie swoją mentalność, że nie musisz jeść chipsów. Jak jesteś na imprezie, możesz zjeść wafle, kurwa. One zajebiście smakują, mam dobre makro, zjeść ich więcej. Te? Myślę, albo dziewiętnastka. Od tego zacznijcie. Wiesz co, one bardzo dużo śmietanka mają. I barbecue. Strasznie są nasączone tym. Patrz, drugi. Nie będzie już. Zobaczcie, pierwsze wafle, których nie, wracają i nie ma ich. Nie do końca. No, okej, okay, przepraszam. Ale... Prawie. Połowy nie ma. Prawie pierwsze. Ty nawet to jebaliśmy malinę, co na cztery. Ale, nawet maliny, kurwa, osrane. Ale nie, pierwsze no, od dawna, no pierwsze od dawna. Strasznie mi zależało. Ja tylko żałuję, że nie zrobią wysokich. To i to? Tak jak jest, tak. Ale no, klasyk, bo z mango tak nie łączy mi się jak z klasykiem. Ja lubię i z tym i z tym. Jest barbecue, kwaśna śmietanka. Czemu nie zrobię serowych tych wysokich? Kurwa, to jest taki idealny rozmiar dla mnie. Te małe, no to musisz kilka tych małych, nie? To jest ogólnie spoko, bo jest bardziej elastyczne. Ja też rozumiem sprzedaż i wszystko. Ale fajnie, jakby też była opcja B, nie? Fajnie było. To daj pierwsze jedno. Dycha. Dyszkę daj. Kolejna dycha ode mnie. A się cieszę. Dla mnie to takie jak lejsy z pieca właśnie bardziej. Kurczę, no to może zrobię sobie też dychę. I w słodkich mam też swoją dychę i w słonych mam swoją dychę po prostu, no. No ale tak ogólnie to słodkie wolę, nie? Więc na 11 słodkie mówię. Dychę, ale jesteśmy miesiąc przed zawodami. One profilaktycznie wylatują i wjeżdżają kupce. Zawsze kurwa oszczędność. Witowski. Troszeczkę tego tłuszczu, no w szczególności jak zjesz dwie paczki, pod koniec redu nawet z trzy paczki, cztery paczki dziennie, takich wafli, to patrzcie ile to już się robi. Cztery paczki fitosów, macie 8 gramów fatu, gdzie w diecie macie powiedzmy 30, a one ile mają? Ty pamiętasz ile one mają fatu te? Około 8. 8, no to patrzcie, 8 razy 4, 32, 3, już macie zapotrzebowanie dziennie fatu. Dzienne fatu redukcyjne, przedzawodowe. A jeszcze paczka 120, no to tak prawie razy 5. Właśnie, kurde. Papryczka barbecue. Kolejne super chipsy smakowe. Papryczka barbecue, dobra. Ale za dużo aż tej panierki dają, mam coś takiego. Ja nie mam tak. No chyba no, no, nie dają za dużo. O kurwa, bo jeszcze bym posypał. Ja zlizuję zawsze, wiesz. I za dużo jest zlizywania. Papryka barbecue. Papryka barbecue. Dobra, ja już zaryzykuję. Może jest barbecue papryka. To ja daję wędzę na papryka. Nie. Ja z 20 sekund temu mówiłem papryczka barbecue dwa razy, jest na kamerze. A my wiemy, że to. Ale to nie jest papryka barbecue. Jest. To jest papryka chili. Zakrzew. To jest papryka. Jest. To jest papryka. Ale papryka barbecue. To jest papryka. To jest papryka. To co ci mówiłem. Ale przecież to leży papryka barbecue. To jest papryka. Pożegaj, nie, to jest papryka. To jest papryka barbecue. To jest papryka barbecue. To jest papryka. Pomyliło ci się. A papryka barbecue dopiero będzie. Nie. Mam zapisane. Poczekaj. Papryka barbecue tak. 22. I tam jest 22, a to jest papryka. Ty, czyli to jest to co serowy? Tak. Z tych małych? Kurwa, tak. Kurwa, no, jest taka. Nie istnieją takich. No i gites. Dla mnie to jest ten sam smak. Jeszcze więcej tej panierki. No, tam bardziej słodkie. Ale dla mnie to jest fajne, że to jest jak lesy z pieca. Daj dychę. Daj dychę, bo czy jesteś serowy, czy jesteś paprykowy, ale kurwa to jest 10. Jesteś paprykowy, to jest 10. Jak jesteś Martin Luther King. Jesteś serowy, to też jest 10. Can we all just get along? Ja 9 daję, za dużo panierki do zlizywania. Dziewiąteczka. Też, zobacz. Też dam 10, bo jest tyle panierki, jest tyle tego posypki, co w lesach z pieca praktycznie. No. Więc ja się przejadłem chipsa. Tak, no. Dycha. I o to właśnie chodzi. No. Takiego, to jest... Nie widzę różnicy, nie? W ogóle jakbyś mi postawił lejsy z pieca paprykowe, a to. Właśnie dać najlepszy komplement możliwy dla wafla. A, jakby ja też miał to mówiłem, że właśnie często wybieram to ponad chipsy, bo to jest kurwa równie dobre. Czekamy, smak nam się zmieni troszkę. Unormuje. Jakieś chia, good foody. Nie good foody. Szonko? Smak. Wiesiołek. Chia, pierwszy smak, ale...
To dopowie drugi. Tu jest chia, bo widzę pestki na takie. Chia i sól morska. Czekaj, tam jest... Chia i... Oregano. Oregano? Oregano, no. Chia, oregano. Ej, nie hejtujmy, bo zjedliśmy najlepsze wafle, jakie na razie są na rynku i te nie smakują jak takie, jak styropian. I... Rzeczywiście no. Je fajne, fajnie czuć, je, czuć wreszcie sól i czuć wreszcie te przyprawy, więc dam 6. Teraz testujecie nową firmę, nie testowaliście jej wcześniej. Co? To jest firma Testino. O kurde, co ty poważnie? Mówisz? Mogę zobaczyć jak wygląda paka? Byłem pewny, że to... Że to Good Foody, nie? No. Z Lidla. A te są. No to jest prawdopodobnie Good Food w innym opakowaniu. Tak, to jest dla Lidla po prostu. Ty, chciałem cię zhejtować za to, co mówiłeś, no. Ale kurwa siadło, rzeczywiście. Dopiero jak Lidla wyjął, a współpracujemy z Lidlem i postanowiłeś ich pochwalić. No, nie, bo pierwszy gryz miałem tak, trochę owca kurwa się podkręcił, nie? Ale już po drugim, serio, jest smaczek, nawet po tym paprykowym. Wyobraź sobie, że masz je do wyboru w 2015, to by było, to byś kurwa zwariował. By ci odjebało, prawdopodobnie byś tu nie siedział, by ci odjebało od dobrobytu. Pojebałoby się, no. No. Dużo lepsze tych grubych, co były przed chwilą, nie? No, nie. Bo przed chwilą były te takie oby, tak. Były parę takich grubych. Oj tak, o wiele lepsze, o wiele lepsze. Ja szósteczkę daję. Ja też szósteczkę, no. Szósteczkę. No sześć. Sześć. Dla mnie punkt za oregano, nie? Jak pamiętasz? Nie macie też tego słowa w zasobie słów. Co teraz nadchodzi? Tak, trzeba poszukać. To są te takie kuleczki. Poka. Tricionka. Ja wiem co to jest. Nie. A, sezam. Nie. Takie kupowałem ostatnio w Lidlu. Takie one są bardzo leciutkie. Włoska tricionka, coś mi się kojarzy. Pastuszka? Amarantus. Dobrze. On to jebnięty jest ty, nie? Aha. Tryciąga. Zioła prowansalskie z Kirifudą. Dobra. Ty, kto to był Kirifuda? Szogun Kirifuda. Kurde, to ja poprzednim dam 8. Ja 3 dam. 8 dam, bo dla mnie są bardzo dobre, cienkie. Anime. Jako te bez dodatków smakowych, nie? Barbecue papryka. Good Food. O, ten jak przyprawiony. Kurmie. A tylko jeszcze ocenki do Amarantusa musicie dać. 6. Uuu, byku. Szósteczki poszły. Chyba. Chyba. Jak takie a nie! Słownie. Teraz nie daliśmy. Robur dał 3, ja dałem 8 ale nawet. Równie dobrze. Amarantus dla mnie 4, przepraszam. Ale to mnie ja nawet powiem, że lepsze niż tamte. Ja powiem 6. No ej, poczekaj. A może teraz ciągniesz ten swój błąd, kurwa. Nie bój się przyznać do błędu. One nie były lepsze niż te. Ale były dobre. Nie były lepsze niż tamte. Nie bój się, kurwa, nie bój się wycofać. Nie bój się smaku miały. Nie. Nie, kurwa, poczekajcie. Dajmy mu Aramantus. Stop. Dajmy mu. Dobra, ile chcesz? Pierdol się. Dasz Aramantus? Przepraszam, że robię dobra, chaos, ale... trzy! Typowa nie, trójka! Kurwa. I dasz, kurwa, i dasz jeszcze te, co z Lidla? Prośba, kurwa! Aramantus. No. Dla widzów to zrób. Ty, masz rację, 3. Nie, no weź, kurwa, prośba. Kawałek tego i od razu tego. Czuję się jak u dyrektorki. A te poprzednie to jak? Prośba. Przyznaj się do błędu. To jest okej, okay, kurwa, popełnienie błędów jest okej, okay, bo dzięki temu się rozwijamy. 6,5? 6. No. To 6? I nie robisz mi teraz na złość? Nie. No to czuję się kurwa, że... Saker, Amarantus jest tu. Tak. Nie, wydaje mi się, że cały czas grasz w chuj. Serio, ale już nie ciągnę tego. Ja lubię Amarantus. Ta. Kurwa. No to już 9 jak robię posiłki na cały tydzień, to czasami sobie dodaję Amarantus do trzeciego. Każdy te dziewiąteczka, zajebiste, ale poprzedniczki. Smakowo lepiej. Ja nie widzę aż takiej różnicy, więc no trzymam dla tych wszystkich z tej serii cienkich, po prostu smakowych dam 10. Tak, ja też. Dla mnie jest to dycha. Bardzo zbliżone. Ja ogólnie nie czuję różnicy między tymi papryką, no, tak, tak w ogóle. Właśnie porównuję sobie teraz i normalnie kurwa takie same są panierki. Ty panierki takie czyli same. Czyli lepsze niż Aramantus, bo tak lubisz Aramantus, że... W sumie? Wiesz to 6. Jednak 6. Ja tu 9 daję tu w tej papryczce. Barbecue. Lecimy dalej. No dobra, no to dwójka. Tu się zastanówcie przed tym smakiem, bo leci to jest dwójka. Ciekawy. To jest smak, Saker będzie wiedział. On je takie na co dzień. Trzy zboża. No kurwa, nie wzięliście tego dzikiego ryżu? Czekaj, czekaj. Nie ma dzisiaj w ogóle. To jest to jest do kuchni i łazienek. Kasza gryczana. Jaka kurwa kasza gryczana? Czuję kaszę gryczaną. Grykę. Gryka.
Kurwa! Gryka, gryka. Było coś takiego. Ale cię wyjebał. No, robo rozjebany jak śmieć. A co dalej? To gryka się mówi, kurwa. Chyba nie w twoim. A wiesz, że gryka to kasza gryczana i on cię ojebał na punkt, a powiedział no, to ukradłem samo. Ci ten punkt. No, opakowanie jest napisane. Jak frajer, biała. Ukradłem ci ten punkt. Gryka biała. Gryka biała. To prawda. Ale to wiesz, gryka biała, gryka. No nie wiem, kurwa. Gryka to gryka, bo gryka biała, a gryka ciemna to prażona po prostu jest. No. I twierdzą, że biała jest zdrowsza. To co myślisz, dlatego, że bez punktu dla owcy chyba, nie? Dla mnie i dla niego powinien być. No bo na kierunku. Tutaj są tak ruchome zasady, że jestem no, za. No. Ja jestem w stanie dać 2 punkty. Tak czy siak, nie ma co pierdolić. Typowa jedyneczka. Gryka? No. No ja dam nie, 2. Nie, no dla mnie jak 4. Ja dam 2, bo wiem, że jedynka pewnie z tych naturalnych będzie. Ktoś lubi grykę, to da więcej, a no ja dam 4. Saker po 12 baflach zaczął się gubić w zeznaniu i o, dla niego gryka jest lepsza niż Aramantos. To w ogóle to jest hit, kurwa. To nie ma różnicy. Przecież jest 6 kurwa razy słabsze. Mogę się zmusić, wiesz, jeszcze kawałek o, amaretu, jakiś to miodzik jest. To jest bardzo taki uniwersalny smak, tutaj trzeba ruszyć głową. Wiele smaków tutaj można poczuć. 3 ziarna. Obszerny. Wiem o których mówisz, kurwa. Wreszcie muszą być. Wielozbożowe. A ja kojarzę, tylko nie pamiętam nazwy, ale wiem, jest takie opakowanie. 4 pory roku. Multi-minerałowe? Coś takiego, kurwa. 2 sezony. Ej, ale pierwszą literę dobrze zgadłeś ogólnie. Multi-witamina. Nie. Multi, dobre. Nie. Morska sól. Tak. Mieszanka zbóż. Mieszanka... Kurwa, ja wiem, które. Ja znam nawet ich smak. Mieszanka sezonowa. Co to było? Dobra, za 5 sekund to powiem. Miód z ziołami. Właśnie, miód. Na pewno miód. Nie wiem, kurwa. Nie. Miód? Musli. Ja pierdolę. Dobra, skórka. A tam nie ma coś tam, że minerały? Coś tam, coś tam? Banan, kokos, siemię lniane. Czwóreczka. No ja 3 dam, trochę lepsze od poprzednich były. Dla mnie spoko, 5. Trochę słabszy niż amarantus. Znowu jest czekolada mleczna. U, tutaj ładnie. No i ja wam powiem coś. Czasem, nie ma dużo takich sytuacji. Ale czasem warto być z natury grubym. Czasem. Nie mówię, że jestem, ale czasem. Ale czasem. I wy nie będziecie wiedzieć to. Robisz jakiś słaby ping ma, nie? Waflu. Róża. Czekolada z różą. Ja zawsze szukałem słodkich wafli i zwracałem na nie uwagę. A znowu malinka. To nie jest malina, to jest firma Sonko. Prawda? I to jest mleczna czekolada, a środek jest... Różyczka. Nie. Z wiśni. A mam mleczna czekolada. To jest różyczka. Taki... Ogólnie nie wiem, czy to jest wymysł, czy nie. Bo teoretycznie Sonko są takie same mleczne czekolady. Ale to ma opakowanie jak dla dzieci po prostu. I to jest... Co się różni? Ryżowo-kukurydziany. No. I kolorki bez tak mieszanka. Dla dzieci po prostu no. Pewnie. To jest więcej kukurydzy niż tamtych. Smaczny, bo jest no. Słone znowuż. W tym waflu i fajnie to wyciąga tą czekoladę. Fajna jest polaryzacja, nie? A gdyby tutaj jeszcze kurwa dorzucili Aramantus. No, czuję bo... się jak po teście szampanów. Muszę ma taki trochę kurwa najebany. Wchodzi, co? Dobra, oceniamy. No ja daję 7. No to ja dam, kurczę, czekaj, daję 10 za mleczny. To dam tu 9. Przyjemny, 7. 8. I jedziemy dalej. Good food. Jest czarnuszka. Albo a, Lidl. Jest czarnuszka na pewno. O, oregano. Jest więcej niż czarnuszka? Zioła prowansalskie. Bazylia. Czarnuszka. Ale z czymś, ona jest z czymś. Czarnuszka, bazylia. Bo sama czarnuszka była. Pachnie bazylią. Bazylia. Czarnuszka z... coś właśnie... A zioła? Z chia. Finezja. Fantazja. Fantazja! Finezja. 35 lat pani fantazję kupuje i te. I ona chciałaby mieć czarnuszkę i coś jeszcze. Co może... Nie widzę tu nic innego, więc... Solą morską, zgadza się? Solą morską, kurwa. Widzisz? Dziękuję. Dla mnie też mu? No jak, ale... Ale ty masz dużo, ja ty... Zainspirowałem cię. Ja tylko zgadłem jedne czekoladowe i to. No dobra, nie, serio nie chcę. Słaba tam są. 4. No, 4. Czwóreczka. Ale generalnie... Też 4, ale lepsze od tych grubych. Taka rozkmina, kto sięga dzisiaj po te wafle tego typu? 35-letnia biała kobieta, która chce do fantazji mieć czarnuszkę. Tak mi się wydaje. Wiesz co, one też są dobre w wielu tam dietach. Na przykład w szpitalu. Aj, myślałem, że powiesz właśnie w dietach.
A ja bym ci chciał powiedzieć, no właśnie, a kto korzysta z takich wielu diet, tak, a nawet mi nie chodzi o typowo odchudzanie, często tylko zdrowotne właśnie ta grupa. Kwestie jakieś, wiesz, żeby no, dobrze strawienie było, czy coś. Często jest to pani 35-40 już, nie? I właśnie zrobiłem sól morską. A, to jest nowa? To wyglądało tak samo. Wafle o smaku naturalnym. Dużo tak samo to by wyglądało. To ma niby smak? Wafle. Teoretycznie smakowe. Wafle ryżowe. Smak ryżowy, no. Komosa. Komosa. Ale komosa mogliby... Komosa, komsa. No ja daję trzy. Daję trzy i nie wiem, co to jest. Sól himalajska. No. Nie, to tak, tak wpierdolone, po prostu dla... To akceptuję ogólnie, żeby to szło do produkcji. Albo wiesz, albo etykiety poszły, a nie ma wafli. Dobra, ale mamy przecież naturalne, które i tak mają sól, dojebiemy, że to jest sól morska. Ej, nie macie coś takiego, że trochę krewetką zajeżdża? Będą sprawdzać, kurwa, czy jest z morza, czy jest z Himalajów. Tak z lejsami robią, na przykład były serowe, one były tosty z serem. A teraz jest kurwa na przykład, nie wiem, zapiekanka serowa. I wiesz, po prostu robią ser, ale zmieniają nazwę. Nawet nie akceptują. No. Myślę, że tak było z solą himalajską. Jedyneczka ode mnie. Sól himalajska, że idzie w Himalajach, wieje tak w niego i zbiera tą sól, kurwa. Tak. I on zbiera, nie, że w kamieniu jest ta sól, tylko sól on tak zbiera, nie? Jak na Sri Lance herbatę. Zbierałem tą. Ja dwa dla sól himalajska. A one w ogóle różowe powinny być, dawajcie ocenę, bo ostatni smak. Dwa. No. To daj. Ostatni smaczek. Wafle naturalne. Komosa. Tu jest komosa. Ja słucham Robura, żebym mógł jest dla mnie tak jest naturalny wafel, no taka jałówka znowu. Słonecznik. Daję dwa. Tak smakuje słonecznik. Mm-hmm. Znowu wiesz, na produkt, bank, etykiety poszły, a wafle nie doszły. Też nam wrzucamy naturalne. Ta. Jeden, kurwa, tu nie ma słonecznika. Ale może ocenię jedne na jeden właśnie też. Jedynka za kłamstwo. Żaden słonecznik. A patent? Teksturka fajna, kurwa. Tak. Jeden. Wiesz, producent się jebnął, wjebali dynię zamiast słonecznika, już spakowane w etykietę. Dobra, niech pójdzie, kurwa, niech się nie kapnie, bo i tak jałówka. I tak nie smakuje. Ale teraz smakuje, co? Wróć se do tych na sekundę. Polisz chociaż. A nie? To wiem. Nie wiem, czy chcę doznać szoku. Masakra, szok termiczny. Tym zakończę test, żeby ze smakiem go skończyć. Nie chcę się denerwować. Dobra, to wyniki wielkiego testu. Walka na punkty. Wygrywał. Werble. Ex aequo, owce i robry. 9 punktów. Na drugim miejscu. Brawo. Na drugim miejscu Michał Marek Sakowski. I ostatnie miejsce. Ale to są różnice punktami dosłownie jedynie, nie? Myślę, że sprawiedliwie się stało. Dobra, no to wy wiecie już jaki wafel wygrał. Oczywiście Good Food Ser. Brawa dla nich, kurwa. Ta. Serio. Dobra robota. Skarpy Żula, miejsce pierwsze. Drugie miejsce, Good Food Papryka. Dobra robota, brawo. Brawa dla producentów. Trzecie miejsce, Good Food Papryka Barbecue. Brawa dla producentów. A dobra, resztę już oklaskujesz wafla, serio? Daj 4-5 masz? Tak z ciekawości. Sam tego paprykowego. Czy już tam nie układałeś kolejnych? A nie, już tak. Nie, dobra, to tak. Jest git. No i skończymy efektem. To co? Typowanie. Powiedz coś, żeby takie echo zrobić. Dobra. No i powiem coś. Ale to efektem będzie, spoko. A wiesz... Zakryjesz moją kamerę? Zrobimy to kurwa praktykalem, a nie CGI-em. Dawaj. Dawaj, to jest jeden i drugi. No i ja powiem coś, nie? I zakrywasz 3-4. No i powiedz coś.